O wprowadzonych oraz planowanych oszczędnościach w funkcjonowaniu ratusza i podległych miastu jednostek poinformowali na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta przedstawiciele władz Kielc. Zacznę od siebie. Ja, tak jak to powtarzamy w kampanii, więc to realizuję częste przejazdy własnym samochodem lub w tych elementach, w których możemy po prostu, kiedy trzeba coś osiągnąć, czy jest umówione spotkanie, więc proszę prowadzić też takie proste mechanizmy, które pozwalają na pewno jakieś przestrzenie roku osiągnąć jakieś oszczędności, ale myślę, że one nie są tak ważne i tak wysokie, jakie tu partnerzy już w tej chwili osiągnęli. Jak poinformowała Danuta Papaj, udało się wygenerować oszczędności m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Chodzi o ponad 9,5 miliona złotych. To jest kwota, która wynika z tego, że w roku 2019 pozyskała jednostka dosyć znaczne kwoty, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu różnych projektów, które odciążyły budżet, w części odciążyły budżet miasta, ale luka, która była na początek roku 2019, trzeba pamiętać o tym, że wynosiła 6,5 miliona złotych. Te 6,5 miliona wtedy, kiedy taką informację powzięliśmy, to luka, która nie była wykazana w budżecie wprost. Żebyście Państwo wiedzieli, że to wynika z tego, iż budżet za rok 2019, ten, który Rada przyjęła, nie był doszacowany. I dlatego potrzebny był program oszczędnościowy. Działania podjęto nie tylko w samym MOPR, ale też w podległych mu jednostkach, m.in. w domach pomocy społecznej. Rozpoczęto zmiany w strukturze organizacyjnej oraz ograniczono stanowiska administracyjne na rzecz zwiększenia liczby osób bezpośrednio opiekujących się pensjonariuszami. Oszczędności w wysokości ponad 230 tysięcy złotych uzyskano też w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie ograniczono zatrudnienie z 50 etatów do 44. Ponadto KPT zmniejszył powierzchnię biurową, a niektóre pomieszczenia są wystawione pod wynajem. Kolejne oszczędności na niemal 500 000 wygenerowały Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Geodezji. Jak poinformowała skarbnik miasta Beata Pawłowska, w sumie oszczędności z wydziałów ratusza oraz innych miejskich jednostek dały około 9 milionów złotych. Środki musiały zostać jednak przekazane m.in. na zabezpieczenie wypłaty odpraw dla pracowników likwidowanych gimnazjów czy wymagane ustawą podwyżki płac. Myślę, że w przyszłym roku nie będziemy mieć takich niespodzianek i te oszczędności będą mogły w jakiejś kwocie sfinansować naszą nadwyżkę operacyjną, bo Państwo zdajecie sobie sprawę, że nadwyżka operacyjna miasta Kielce jest niewystarczająca dla naszych instytucji finansowych, jak również dla ratingu tutaj realizowanego przez Fitch. I pracujemy nad tym, aby ona była wyższa, tak abyśmy mogli z tej nadwyżki operacyjnej obsługiwać dług. Jeśli chodzi o samą obsługę długu, to podjęta przez prezydenta Kielc decyzja o zaciągnięciu kredytu dopiero pod koniec roku przyniesie 1 000 000 złotych oszczędności. O tym, że to był bardzo trudny rok, mówił także odpowiedzialny za resort oświaty wiceprezydent Marcin Różycki. Cała Polska ma te same problemy. Jeżeli chodzi o Kielce, tak naprawdę to suma tych zmian, które miały miejsce w tym roku, to jest 22 miliony złotych. Te pieniądze nie wzięły się znikąd. Dałoby się je zaoszczędzić, natomiast musieliśmy je wydać, ale wzięły się właśnie z oszczędności. Wygenerowano je w wyniku analizy arkuszy organizacyjnych, łączenia oddziałów oraz większej kontroli szkół niepublicznych, które otrzymują subwencje od miasta. Zaoszczędzono 1,5 miliona złotych. Po analizie umów na takie usługi jak na przykład BHP, RODO czy przeglądy techniczne zaoszczędzono kolejne środki. Władze miasta szacują, że w przyszłym roku oszczędności powinny być większe z uwagi na powołanie tzw. Centrum Usług Wspólnych. W planach jest także ograniczenie zatrudniania nowych pracowników. Jak podkreślił Arkadiusz Kupiec, zastępca prezydenta Kielc, największe oszczędności w jego resorcie przyniosły zmiany w komunikacji miejskiej. Dwie remaszrutyzacje, które były przeprowadzone w ostatnim czasie i zmniejszenie ilości wozokilometrów o 160 tysięcy, co wiązało się z tym, że tak naprawdę przy likwidacji niewielu linii wprowadziliśmy większą, częściej funkcjonującą siatkę połączeń autobusów na innych liniach i to jest oszczędność na poziomie 1 000 000 złotych. Kolejne 700 tysięcy zaoszczędzono dzięki zmianom w funkcjonowaniu linii międzygminnych.
Oszczędności wygenerowało też samo funkcjonowanie Urzędu Miasta. Reorganizacja ratusza pozwoliła na zmniejszenie liczby wydziałów z 24 do 16, w tym 4 biura. Tych pieniędzy tak naprawdę już w dużej części nie ma, bo tak jak pani skarbnik mówiła, prawie 700 tysięcy, bo dokładnie 690 z tej puli zostało przesunięte do oświaty. Jak wyjaśnił sekretarz miasta, pozyskane oszczędności nie wynikają z redukcji etatów, ale z analizy wynagrodzeń i dodatków. Obecnie w magistracie pracuje 637 osób. W listopadzie ubiegłego roku było ich 632. Jak państwo widzicie, na poszczególnych szczeblach funkcjonowania Urzędu Miasta także dokonano tych oszczędności. W niektórych przedziałach związane jest to też z zadaniami, które spłynęły na nas, które nie były zaplanowane, z decyzjami zewnętrznymi, ale do każdych z tych spraw podchodzimy bardzo odpowiedzialnie i staramy się je realizować. I czasami krążą w zewnętrznej narracji, że jeszcze więcej. Oczywiście szukamy tych wszystkich rozwiązań, pokazujemy kierunki, pokazujemy to, co w przyszłym roku będziemy kontynuować. Nadwyżka budżetowa, która była zaplanowana w wysokości 28 milionów złotych, to nam spędza sen z powiek, żeby do niej tak naprawdę ją zamknąć mniej więcej w tym przedziale. Jeżeli nam się to uda, to będzie naprawdę olbrzymi sukces, przepraszam, ale miasta Kielce. Właśnie dlatego, że musieliśmy sobie poradzić z tak trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się ze względów nie nas dotyczących, absolutnie. Tu pan prezydent nic nie miał w tych obszarach do zrobienia, tylko musiał to, zaciskając pasa, tak naprawdę od nas wymóc, żebyśmy my z kolei wymogli, czy to na jednostkach, czy na wydziałach, czy w różnych obszarach.